Witam Państwa bardzo serdecznie, Adrian Stankowski. Zaczynamy Wolne Głosy w Telewizji Republika. Dzisiaj wyjątkowo od dłuższego czasu goście są w studiu. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050, Szymona Hołowni. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam wszystkich Państwa. I pan poseł Grzegorz Lorek, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Witam Państwa, witam pana redaktora, witam pana posła. Przełom w śledztwie dotyczącym ustalenia przyczyn śmierci księdza Franciszka Blachnickiego, duchowny, w sprawie którego jest prowadzony proces beatyfikacyjny. Papież Franciszek już podpisał dekret o heroiczności, cnót tego kapłana. No, ustalenia śledcze już twarde są takie, że został otruty, został zamordowany, co podejrzewali historycy już od dłuższego czasu. I wierni, którzy znali księdza, no, taka była kolejność wydarzeń, że ostatnimi osobami, którzy rozmawiali z świętej pamięci księdzem Blachnickim, było małżeństwo Gontarczyków, pani Gontarczyk, która teraz zmieniła nazwisko na Lange, no blisko współpracuje z prezydentem Trzaskowskim, który nic nie widzi złego, nawet po tym, jak oficjalnie się dowiedział, że o tej agenturalnej roli, ja nie mówię o zabójstwie w tej chwili, chociaż to jest też domniemanie. No, dalej miasto stołeczne Warszawa finansuje fundację pani Gontarczyk, pan poseł Mirosław Suchoń. No, oczywiście to jest kwestia miasta stołecznego Warszawy i decyzji, które są podejmowane w Warszawie. Trudno bez dokumentów odpowiadać na przykład na pytanie, w jakim kierunku idzie to finansowanie, jakie działania są finansowane. 2 miliony złotych dostała fundacja, więc myślę, że to jest oczywiście pytanie do władz Warszawy i pewnie władze Warszawy powinny na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast ja bardzo się cieszę, że kwestia księdza Blachnickiego, który przecież jest założycielem ruchu Światło-Życie, który był absolutnie niewygodny dla bezpieki, niewygodny dla PRL-owskiego systemu. Wielka postać, inicjator krucjaty wyzwolenia człowieka, która to krucjata zmieniła życie wielu ludzi. Dzisiaj w Krościenku ma to swoje zacne miejsce i jest takim miejscem, do którego wiele osób przyjeżdża i odnajduje tam spokój duszy i myślę, że to jest to dziedzictwo, które po księdzu Blachnickim zostanie. Ono jest trwałe i myślę, że ten proces beatyfikacyjny, jak pan redaktor słusznie zauważył, który zakończył się na tym etapie uznaniem heroiczności cnót przyszłego, mam nadzieję, błogosławionego, jednak doprowadzi do uznania świętości, bo jeżeli prześledzimy życiorys księdza Blachnickiego, nawet od tych lat bardzo wczesnych, czyli Oświęcim, później, no nie chcę tutaj jakby wchodzić w tematy religijne, bo jesteśmy w obszarze programu publicystycznego, ale jestem przekonany, że inicjator ruchu Światło-Życie, który to ruch kształcił duchowość wielu obywateli, jest takim przykładem pozytywnego wkładu Kościoła w życie także publiczne, że to jest no, niezwykle ważny obszar. Dlatego mam nadzieję, że tutaj i po tej stronie postępowania, które prowadzi prokuratura, i po stronie ewentualnych innych wątpliwości będzie pełne wyjaśnienie wszelkich wątpliwości. Pan poseł Grzegorz Lorek, wydziałem, który skierował to małżeństwo, chciałem powiedzieć potwornickich, no ale Gontarczyków, agentów Służby Bezpieczeństwa o kryptonimach Ion i Panna do księdza Blachnickiego, który wtedy mieszkał w Niemczech. Tym wydziałem kierował pułkownik Aleksander Makowski. To w ogóle była bardzo z wysokich rejonów osłaniana akcja, bo wycofanie, ewakuację tych agentów, tą akcją kierował osobiście Henryk Bosak,
szef 11 Wydziału już, to bardzo wysoka wtedy była szarża. No ale pan Makowski, dyżurny ekspert tej żółto-niebieskiej telewizji, taki pan, który też tam potwierdził, że o mały włos nie złapał Bin Ladena za nogę. Już wiele już w tej chwili powiedzieliśmy o słudze Bożym księdzu Blachnickim, ale chciałbym jeszcze przypomnieć jedną rzecz z historii komunistycznego państwa totalitarnego. Ksiądz Blachnicki był aresztowany przez Niemców i później w 1961 roku przez komunistów i odbywał to więzienie w tym samym więzieniu i w tej samej celi, w której go trzymali hitlerowcy, trzymali go również komuniści. Bezpieka bardzo nie lubiła księdza Blachnickiego. Ruch, który stworzył, był na wskroś nowoczesnym ruchem chrześcijańskim. Tu mamy pana pułkownika Makowskiego na ekranie. To tweet czy wpis Sławomira Cęckiewicza, który przypomina, że to on kierował tą akcją. Później inwigilował Ojca Świętego. Postać bardzo negatywna, niestety. Trzeba powiedzieć, że badamy albo media, niektóre badają czasy Karola Wojtyły, a nie zajmujemy się tym, co powinniśmy się zajmować, czyli oceną ludzi, którzy funkcjonują w naszym życiu publicznym i którzy, tak jak pan redaktor powiedział, mają pieniądze na swoje fundacje propagujące wartości negatywne ze strony miasta stołecznego Warszawy. No, ta telewizja, o której mówimy, przypuściła bardzo gwałtowny, taki haniebny atak na postać świętego Jana Pawła II. Polska 2050 wyciągnęła karty do głosowania. Nie chcieliście głosować nad uchwałą w sprawie obrony dobrego imienia. Panie pośle, bo to nawet, ja rozumiem, że ktoś może mieć jakiś inny stosunek do religii, to jest jakby prywatna sprawa każdego. Tyle, że taką metodą, jak się posłużyła ta telewizja, można obsmarować dokładnie każdego człowieka. Nieważne, czy on ma akta w IPN-ie, czy nie ma akt w IPN-ie, na podstawie każdego kwitu z pralni można taki film zrobić. No tak, i niektórzy w jedne akta wierzą, inne nie wierzą. Tutaj mógłbym pociągnąć tę myśl pana redaktora. Ja absolutnie nie chcę się wikłać w spór pomiędzy mediami, bo nie taka jest rola polityka. Nie jest rolą polityka także ustalanie faktów historycznych, nie jest rolą polityka ustalanie faktów co do zdarzeń, które mogły mieć miejsce, czy miały miejsce, czy nie miały. Od tego jest rola historyków. I muszę powiedzieć, że ja w ogóle uważam, że ta uchwała nie powinna być procedowana przez Sejm, dlatego że Sejm nie jest miejscem od tego, żeby po pierwsze zajmować się sprawami natury religijnej, a ta uchwała w części miała charakter taki, powiedziałbym, religijny. Z drugiej strony Sejm nie jest również grupą historyków do tego, żeby ustalać fakty ale historyczne. Może i teraz, grupą przyzwoitych ludzi, bo to... No właśnie, i teraz, panie dyrektorze, to jest ta bo część... Bo jak się widzisz materiał, którego, przepraszam, z daleka czuć swąd, to może warto się uczciwie zachować. Ja myślę, panie redaktorze, że każdy, kto oglądał ten materiał, może sam sobie wyrobić zdanie. Mnie osobiście bardzo... Może dlatego, że to z mojego rejonu i jakby bardzo przejmują te wszystkie chwile, w których na przykład mówi się o tragedii ofiar, czego na przykład ta uchwała w ogóle nie zauważyła. Ja dzisiaj w ogóle uważam, że jako państwo, bo nie jesteśmy jako państwo, nie jesteśmy, przepraszam za taką dosłowność, państwo nie jest kościołem, tylko państwo ma tworzyć przestrzeń, w której wszyscy obywatele mogą realizować siebie, swoje pasje, czują się bezpieczni i zaopiekowani. A dzisiaj ja mam takie bardzo niestety smutne wrażenie, że dzisiaj z tej dyskusji całkowicie zostały usunięte ofiary tamtych strasznych rzeczy. I panie redaktorze, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość, czyli grupa
polityczna, która przez ostatnie 7 lat no naprawdę wywijała takie numery, jeżeli chodzi o różne, o wprost wynoszenie na przykład państwowych pieniędzy, o niegodziwość. Naprawdę chyba wszystkie przykazania złamali w ciągu tych 7 lat i oni nagle biorą się za obronę papieża, no to naprawdę na miejscu Ojca Świętego jakimś, nie wiem, jakąś dłonią próbowałbym ich zatrzymać, żeby tego nie robili, bo to naprawdę Ojca Świętego, Jana Pawła II, nie trzeba bronić. To jest bardzo ważna osobistość, jeżeli chodzi o historię Polski, o historię świata, o odchodzenie od tej tragedii komunizmu, która dotknęła nasz region. To także jest dla wielu z nas, jest to w pewnym sensie ojciec duchowy, który kształtował przez lata nasze pokolenia. Panie pośle, szczerze mówiąc, to nie było po prostu wyraz paniki pewnej? Nie wiedzieliście, co zrobić, wyciągając te karty? Ale ja, panie redaktorze, powiedziałem, to nie jest miejsce do dyskusji o faktach historycznych, bo parlament nie jest od tego. Nie jest parlament od tego, żeby uznać bądź też nie czyjąś świętość. Jeżeli święty jest świętym, jest Watykan. Na pewno i cieszę się, że nawet Ojciec Święty, papież podpisuje takie stosowne dokumenty, mówiąc my i Duch Święty. No więc pan redaktor doskonale wie. Dla mnie to jest szczególnie wstrząsające, dlatego że przez lata akurat moja część Bielska-Białej, czyli Biała, była w archidiecezji krakowskiej i to jest nasza sprawa. To jest nasza sprawa. Żywiecczyzna to jest nasza sprawa. To są nasi współmieszkańcy, to są nasi współobywatele i ja bym naprawdę oczekiwał od tego, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie tego wykorzystywało w kampanii wyborczej, bo to niestety jest wykorzystywane politycznie, ale naprawdę dzisiaj to, czego państwo nasze potrzebuje, to zaopiekować się tymi, którzy zostali wtedy pokrzywdzeni. Nie ma żadnego sporu. Ale w tej uchwale nie ma słowa o tych osobach, które zostały pokrzywdzone. To też jest niegodziwe. Pan poseł Grzegorz Lorek odpowie, ale też no, jest coś na rzeczy, bo to, co się wylało po zaprezentowaniu tego paszkwilu, nie waham się tego tak nazwać, poziom agresji, no zresztą nie związany tylko z tą sprawą, ale groźby śmierci, naprawdę jestem trochę przerażony stanem naszej wspólnoty, tego głębokiego podziału, bo ten podział to z nami niestety zostanie przez jeszcze kolejne kadencje parlamentarne i to jest efekt dużo poważniejszy niż tylko polityczny. Dla mnie nie ulega wątpliwości, że to był drugi zamach na Ojca Świętego. Natomiast uważam, że to jest bitwa o młodzież, bitwa o przyszłą pamięć, jak to dzisiaj powiedział arcybiskup Grzegorz Ryś. Czyli nasze pokolenie uważają już za straconych, bo ja byłem na Franciszkańskiej 3, byłem na Światowych Dni Młodzieży. Natomiast bitwa jest o młodzież, o młodych ludzi. To jak oni zostaną ukształtowani w oparciu o jaką pamięć historyczną, o to co wyniosą i przez to czy będą katolikami. I tu nie zgadzam się z panem posłem. Dla mnie ta uchwała była bardzo potrzebna. Zresztą polski parlament podejmuje wiele uchwał historycznych, wiele uchwał dotyczących upamiętnienia. Na wstępie, jeszcze przed uchwałą został przypomniany film z wizyty Ojca Świętego w polskim parlamencie. Jako pierwszy polski parlament odwiedził Ojciec Święty. Dopiero później bywał w innych parlamentach. Zostały przypomniane jego słowa, jego nauki do polityków, jak powinna wyglądać polityka, czym się powinni kierować politycy. A dopiero później debatowaliśmy i przyjęliśmy uchwałę. I tu chcę wyraźnie powiedzieć, że nie odbieram to jako obrona Prawa i Sprawiedliwości. Najpierw jesteśmy Polakami, potem jesteśmy katolikami i dla nas te wartości, które niósł Ojciec Święty i w polityce, i w życiu społecznym są najważniejsze i dlatego tą uchwałę, żeśmy przedstawili, podjęliśmy. Tak jak powiedziałem, to jest bitwa o przyszłą pamięć i o młode pokolenia. Lewica nie chciałaby, żeby
młode pokolenia utożsamiały się z JP2. Panie pośle, bo jest cała masa, naprawdę masa teraz społecznych zupełnie, nie mających nic wspólnego z polityką, inicjatyw bronienia, dziękowania za pontyfikat Jana Pawła II, no włącznie z tym marszem, który ma się odbyć 2 kwietnia w Warszawie, w sobotę najbliższą w Katowicach, oto blisko Bielska Białej. Też się ma odbyć jakieś zgromadzenie. Wczoraj górale pod Skocznią. Jak pan patrzy na taki oddolny, społeczny ten, bo to rzeczywiście byłaby tragedia, gdyby się obroną Jana Pawła II zajmowali tylko politycy. Ja wiem o inicjatywach 2. W moim mieście będzie marsz po 20 kwietnia i będzie majówka Jana Pawła II. I bardzo się cieszę, że organizatorami są po prostu zwykli ludzie, nie mający związku z jakąkolwiek formacją polityczną, a czujący, że coś im zostało wydarte, coś zostało zbezczeszczone i chcący zamanifestować bliskość z Ojcem Świętym i bliskość z wartościami, które niósł Ojciec Święty. I to jest bardzo piękne i bardzo wspaniałe. I myślę, że takie rzeczy ogarną całą Polskę i to jest piękne, bo to jest dla nas najważniejsze. Pani Janina Ochojska, panowie już wiecie, o co chodzi. Słowa o tym, że leśnicy polscy gdzieś 300 ciał pochowali w jakimś masowym grobie. Prokurator generalny, ale też minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wszczął dochodzenie w sprawie znieważenia polskich leśników. Dzisiaj nawet pan Rafał Trzaskowski powiedział, że ja nie mogę znaleźć, jak gdzieś to mam, że nie powinno się operować takimi słowami, które no, nie jest się pewnymi. Taki jest sens tych słów. Pan poseł Mirosław Suchoń. Panie redaktorze, ja tylko jedno zdanie tutaj do pana posła. Już powiedzieli, że radziłby powściągliwość. Dlatego tylko jedno zdanie odnośnie. Panie pośle, za tą uchwałą głosowali także posłowie Republikanów, którzy chwilę wcześniej wynosili reklamówkami pieniądze z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. To nie jest najbardziej moralna postawa. Myślę, że Jan Paweł II swoją wielkością sam może się obronić. Natomiast jeżeli państwo przestaniecie wykorzystywać papieża politycznie, to z pewnością ten autorytet ma szansę na to, żeby naprawdę uczyć ważnych rzeczy kolejne pokolenia. Natomiast jeżeli zaprzęgniecie go do walki politycznej, no to niestety razem z państwem będzie cały czas Panie pośle, tonął, albo się, czego ja absolutnie albo się nie ktoś życzę. Identyfikuje z tymi wartościami, albo nie. Ale jak ktoś wynosi pieniądze w reklamówkach z państwowych funduszy, to się identyfikuje? Mam nadzieję, że prokuratura wynosi, wyjaśni tę kwestię. To do prokuratury, podobnie jak pani Janina Ochojska, że przypomnę o temacie rozmowy, jak ma informacje o 300 ciałach w dole, to powinna do prokuratury zgłosić. Zgodzi się pan? Ja powiem szczerze, że ze zdumieniem słucham tych słów. Nie wiem, skąd pani Ochojska ma takie informacje. Jeżeli ma takie informacje, no to czas najwyższy podzielić się z prokuraturą. Absolutnie. Znaczy, czym innym jest jakby dystrybuowanie takich informacji i no nie wiem, tak jak mówię, nie wiem, skąd ona ma takie informacje. Jeżeli ma, do prokuratury i zachęcam dzisiaj do tego panią eurodeputowaną. Natomiast czym innym jest troska o to, żeby ci, którzy przenikną granicę, a tak się dzieje, że ludzie przenikają, zostali zaopiekowani. I tutaj nasze stanowisko jest niezmienne. Musimy wykazywać się tutaj, panie pośle, wartościami, tymi, które wszyscy podzielamy, będąc wychowani w kulturze chrześcijańskiej, miłosierdziem, jak miłosierny Samarytanin, pomagać tamtym, którzy się znajdą u nas w Polsce. Straż Graniczna natomiast wiele osób uratowała. I to jest bardzo cenne. Natomiast jeżeli są tego typu informacje, o których pan redaktor tutaj mówi, no to ja uważam, że prokuratura powinna zostać już dawno poinformowana, bo to jest absolutnie, no sądzę, że to jest przestępstwo.
Znaczy, co, sprecyzujmy. Przestępstwem byłoby pochowanie osób, które gdzieś tam... Nie, nie, no to... To o takich rzeczach to w ogóle... No tak, tylko że takie informacje w przestrzeni publicznej, międzynarodowej, a piszą o tych słowach również na przykład niemieckie gazety, które... Wykorzystają. Nazwy, niemiecka gazeta o Polakach pisze, że to naród morderców. To po prostu coś niebywałego. No, tworzą pewien obraz Polski na świecie i tak naprawdę zrównują nas w tym PR-owskim wymiarze, no przepraszam, z tymi, co w Buczy przed chwilą masowe groby urządzali, pan poseł Grzegorz Lorek. Może pani Ochojska pomyliła leśników, miała na myśli leśników z Białorusi. Natomiast abstrahując od w ogóle leśników z Białorusi i Polski, tak jak pan redaktor słusznie zauważył, że trzeba ważyć słowa, bo te słowa stają się bronią przeciwko państwu, któremu ta pani powinna służyć jako posłanka. Każde słowo wypowiadane w tym czasie konfliktu na Ukrainie, wojny hybrydowej, jaką mamy do czynienia z państwem białoruskim, powinna zdawać sobie sprawę, że będą wykorzystywane przez naszych wrogów. Będą wykorzystywane przeciwko nam, w światowej opinii, w europejskiej opinii, i nie powinna takich rzeczy wypowiadać, a partia polityczna, z której się wywodzi ta pani, powinna się od tego odciąć. I to kardynalnie odciąć, nawet w rezolucji w Parlamencie Europejskim. Pan poseł Mirosław Suchoń z pewnością chce nas poinformować o koalicyjnych rozmowach z Polskim Stronnictwem Ludowym. Coś tam ustaliliście, bo też jest pewnego rodzaju kłopot z tą waszą koalicją. Zupełnie inne stanowisko w dosyć kardynalnej sprawie, jakim jest obrona Jana Pawła II. No, muszę powiedzieć, że to jest sól tej koalicji, że możemy się różnić, a jednak potrafimy znaleźć takie sprawy, w których będziemy współpracować. I tak dla przykładu ustaliliśmy wspólną listę spraw. Ja akurat miałem przyjemność zasiadać w zespole negocjacyjnym i muszę panu redaktorowi i panu posłowi też powiedzieć, że to bardzo dobre pomysły tam się pojawiły do tego stopnia, że nasz pomysł, czyli ZUS płatny od pierwszego dnia chorobowy od pierwszego dnia płatny przez ZUS, został skopiowany przez naszych przyjaciół z opozycji. I teraz ci przyjaciele przedstawiają to jako swój... Mało przyjacielscy tym ci przyjaciele. No tak jest niestety w polityce, ale ja wychodzę z założenia, że jednak najwyższą formą uznania jest skopiowanie pomysłu i przedstawianie jako swojego. No i właśnie ten pomysł na przykład, o którym mówiłem, czyli ZUS, chorobowe płatne przez ZUS od pierwszego dnia. A listy już są ułożone, panie pośle? Panie redaktorze, wiadomo, to najtrudniejsze. Zamknęliśmy, co było dla nas testem, zamknęliśmy kwestie takich, powiedziałbym, pierwszych spraw, które gdzieś tam uzgodniliśmy. Między innymi rewolucje w spółkach Skarbu Państwa i sprofesjonalizowanie zarządu też, czy angielski, płynny angielski po podstawówce, elektrownia w każdym domu. To są te nasze konkretne uzgodnione pomysły. Teraz siadamy do umowy koalicyjnej. Będzie powołany, czy już jest powołany zespół z dwóch stron, który będzie prowadził te negocjacje, i myślę, że w ciągu pewnie kilkunastu tygodni taka umowa koalicyjna, jeżeli oczywiście dojdziemy do wniosku, że jesteśmy w stanie... przed wami jeszcze, bo to... Ale muszę powiedzieć, że prace programowe też są bardzo trudne, dlatego że jak wiadomo, każda formacja ma jakiś swój tam potencjał, który wnosi. Więc myślę, że uzgodnienie wspólnej listy spraw pokazuje, że jest na opozycji, są na opozycji formacje, które rozumieją wyzwania chwili i będą budowały pozytywną opowieść, będą budowały swoją obecność w polityce, pokazując konkretne sprawy, które chcemy rozwiązać w kolejnej kadencji. Oby tak było, bo na tym polega demokracja, żeby się merytorycznie spierać, a nie emocjonalnie za pomocą ataków na Jana Pawła II. Pan poseł Grzegorz Lorek, no, wystartowała już tak naprawdę kampania wyborcza.
Jak pan ocenia start głównego konkurenta? Bo oczywiście pan poseł będzie zachwycony tym, co startem własnej kampanii. Natomiast co Donald Tusk mówił, bo on taki trochę samotny w tym objeździe. O, nie tylko. Ja myślę, że tam jest kryzys lidera. Platforma ma pewien problem z Donaldem Tuskiem, bo Donald Tusk nie aprobuje młodych wilczków, nie dopuszcza ich, a z drugiej strony narracja, którą przedstawia... Donald Tusk nikogo nie tolerował. To jest tak, że to on musiał być tym samcem alfa i no, nawet konkurs na kandydata na prezydenta Rzeczpospolitej był tak przeprowadzony, żeby wybrać jak najgorszego kandydata. Udało się w 100%. I mam nadzieję, że tak będzie dalej. O Platformę nie martwmy się, my robimy kampanię, została zapoczątkowana, chociaż ja mam zdanie, że pracujemy od dłuższego czasu wśród ludzi. Moim problemem jest zmieścić spotkania, bo jest tego tak dużo, że nie potrafimy być wszędzie, a powinniśmy bywać wśród ludzi, rozmawiać z ludźmi, to jest najważniejsze. Bardzo pięknie to zainicjował premier Mateusz Morawiecki z panią premier Beatą Szydło. Rozpoczynamy objazd Polski. Trwają i będą trwać spotkania i z tego się cieszę. A co dobrego pan poseł zauważył w tych propozycjach Polski 2050 i PSL-u? Ze smutkiem muszę stwierdzić, i to powiem o Szymonie Hołowni, że popełnił błąd. Ja uważam, że PSL, jeżeli zobaczy notowania przed wyborami, które nie dają przekroczenia progu wyborczego, zostawi Szymona Hołownię samego sobie. I efekt będzie taki, że Szymon Hołownia wraz ze swoją formacją nie przekroczy progu wyborczego, a PSL będzie próbował się jakoś uratować wejściem na listy wyborcze Platformy Obywatelskiej. To w takim razie, co pan Mirosław Suchoń zauważył interesującego, inspirującego w pomysłach Prawa i Sprawiedliwości? Panie redaktorze, jeżeli są dobre pomysły, to my je zawsze w Sejmie popieramy. I ostatnio akurat mieliśmy okazję, dokładając swoją cegiełkę, poprzeć projekt ustawy, który zaostrzał kary dla pedofilów, za dystrybucję pornografii tego typu. I myślę, że dzięki naszej poprawce... Przez długi czas był problem w polskim Sejmie. No, dzisiaj jest problem. Nasz pomysł dotyczący tego, żeby tego rodzaju przestępstwa nie przedawniały się, też został odrzucony na razie. Ale spokojnie, my to dowieziemy i żaden pedofil nie będzie mógł czuć się bezpiecznie, bo z tym trzeba walczyć i wypalać gorącym żelazem. Natomiast, panie redaktorze, my się tutaj trochę odnosząc się... A Donald Tusk jakoś przestał mówić o kastrowaniu pedofilów. No, to jest jego, jakby, jego pozycja polityczna, ma do tego prawo, ja nie będę tego oceniał. Natomiast my mamy bardzo, ale to bardzo twardy program walki z tym złem, bo to trzeba powiedzieć wprost, przestępstwem. I będziemy go realizować. Natomiast myślę, że dzisiaj podstawowym takim jakby zagrożeniem dla tych starszych formacji politycznych czy starej polityki są właśnie młodzi liderzy, czyli Szymon Hołownia, czyli Władysław Kosiniak-Kamysz, którzy spotykają się z mieszkańcami w całej Polsce. Na tych spotkaniach są no, setki osób. To nie są wyreżyserowane, jak w przypadku tutaj z tam szacunkiem dla Prawa i Sprawiedliwości, ale spektakle, które mają dobrze wyglądać w telewizji, to są naturalne spotkania dwóch młodych liderów, którzy rozmawiają z ludźmi o konkretach, o tym, co trzeba zrobić w Polsce, żeby ludziom naprawdę się polepszyło. To jeszcze konkretnie pan poseł Grzegorz Lorek z tym przedawnieniem ścigania pedofilii, bo to może i dobry pomysł. Tak, ja też jestem zdania, że to jest dobry pomysł. Uważam, że z pedofilią powinniśmy walczyć i nie ma tutaj mowy o przedawnieniu. Natomiast rozumiem prawników, no, jeżeli weźmiemy cały kodeks karny, w każdym wymiarze, nawet za morderstwo jest w pewnym okresie czasu przedawnienie. Jest to dyskutowalne. Ja ze swoim światopoglądem mówię nie. Jestem zdania, że w pewnych cięższych przestępstwach i morderstwa, i pedofilii nie powinno być przedawnienia. Też podzielam tę opinię. No to mamy tutaj koalicję co do tego czy, ale teraz pytanie, jak to zrobić, to już zostawiam. Przygotowujemy projekt ustawy i poproszę pana posła również o podpisanie tego projektu. Zostawiam panu posłom do realizacji tego słusznego postulatu. Dzisiaj za dzisiejsze spotkanie bardzo serdecznie dziękuję. Pan poseł Mirosław Suchoń.
Dziękuję Polska bardzo. 2050, Szymona Hołowni i pan poseł Grzegorz Lorek. Prawo i Sprawiedliwość byli gośćmi Wolnych Głosów w Telewizji Republika, wreszcie w studiu na żywo. Państwu dziękuję za uwagę. Zostańcie państwo z nami. Za chwilę Wolne Głosy za granicą.